dobry, dzień dobry, kochani, kochane. Który dzisiaj w ogóle mamy? Bo zaczynam film 2 kwietnia mamy już. Nie wiem, kiedy to się stało. I chyba w tym filmiku zdradziłem wam z Paulą taką naszą małą tajemnicę. Znaczy to przed wami raczej tajemnica, którą utrzymywałam. Nie chciałam o niej jeszcze rozmawiać, bo chciałam, żeby było pierwsze. Musiałam się zastanowić, czy w ogóle chcę ten temat poruszać na moim kanale, bo wiem, co tu będzie się działo w komentarzach. I co jeszcze miałam mówić? No i chciałam z Paulą zrobić ten filmik, bo to będzie miało bardzo duży sens. A jeżeli chodzi, seria filmików też się pojawi na ten temat, ale dopiero jak to się wydarzy. Także takie plany na dzisiaj. Jadę kupić blokadę dla dzieci na szafę Wari w pokoju. Tam mamy chyba kilka myszy. Muszę się ich pozbyć, więc żeby to było bezpieczne dla Ari, założę, mi będzie ciężko dosięgnąć, bo to jest taka szafa, której w ogóle nie korzystamy. Tam są tylko dodatkowe zabawki od Ari. Albo książki, albo takie moje rzeczy raczej, do których ona nie ma dostępu, więc pojadę, kupię trutkę, tam ją zamontuję, nawet kilka bym powiedziała, i wtedy założę blokadę dla dzieci, ale tak bardzo wysoko, że ona nawet na krzesełku, jeżeli by stanęła na krzesełku, nie byłaby w stanie tam dosięgnąć, bo to najważniejsze jest bezpieczeństwo, oczywiście, a myszy się chcemy pozbyć. Więc taki jest plan na dzisiaj. Ogarnianie i rotacja zabawek od Ari u niej w pokoju. Zapraszam was na kolejny dzień ze mną i wracam na YouTube'a z pełną siłą, także spodziewajcie się 2 filmików w tygodniu. Jestem w tej szafie, o której mówiłam, i znalazłam dziurkę. Nie będę tu przeklinać na kanale moim. Chociaż ci, którzy mnie znają, to od mojego czasu, mojego rozwodu bardzo dużo przeklinam, bo to mi pomaga wyrażać swoje emocje. Jak to nazwać? Uczcimy tą minutą ciszy. Także przyniosłam sobie, wiecie, wypełniacz, szpachlę. Pójdzie tam trutka na myszy. Dla tych, którzy chcą bronić tych niewinnych stworzeń, próbowaliśmy naturalnie się ich pozbyć. Ale nie może być tak, że w domu są myszy i nie może być tak, że te bakterie się roznoszą u mojego dziecka w pokoju. Także u mojego dziecka w pokoju ma być czysto. Nie ma być sterylnie, bo nigdy nie będzie i nie było. Ale ma być czysto. I ja się mam nie bać otwierać szafy, że coś mi wyleci z niej. Bo pierwsze, strasznie się boję mysz. I jak otwieram tą szafę, to mnie zawsze paraliżuje. Nigdy tu nie widziałam myszy. Ale zobaczyłam, to było, nie chcę opisywać tego widoku, który zastałam tutaj w tej szafie. Było bardzo dużo odchodów mysich, więc ja się za to, bo wiecie co, ja tu bardzo rzadko zaglądam, tylko jak robię rotację zabawek, albo jak wymieniam Ari książki, które czytamy wieczorem, tylko wtedy zaglądam. I nie wiem, 1,5 miesiąca może, to jest niesamowite, także wrzucam tam trutkę jedną, może dwie, i zaszpachluję to i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tam już całe wszystko wyczyściłam, zaraz wam pokażę, jak to wygląda drugą kamerą, będzie łatwiej, i odkażę całą podłogę domestosem, wymyję dokładnie, wyczyszczę potem czystą wodą, żeby tam też tego domestosu nie zostało, bo jednak to spokój dziecka. I trzymajmy kciuki, że już ten problem będzie zażegnany. Także ni stąd, ni zowąd jeszcze tutaj będę szorować, bo tu już sobie ogarnęłam. Tam już stoi łapka. I tu już stoi łapka. Tak jakby jakoś któreś jeszcze błądziła po pokoju, mam nadzieję, że nie. Tu ogólnie mamy boiler i dlatego są rury i wszystko widać tutaj, jak są ponadgryzane. I zobaczcie to tam. Tędy se nie powiem, co wchodziły. Także biorę się za to, eliminujemy dziadów. Dobra, rękawiczki ubrane do odkażania. Otwieramy to. Normalnie to wiecie, to będzie tutaj zamknięta szafa, bo
Taka trutka jest bardzo niebezpieczna. To jest bardzo duże. Zmieszczę ja to tam. Patrzcie, jakie to jest ogromne. To za duże. Miałam nadzieję, że to będzie mniejsze. Nie wiem teraz, czy to mi się tam zmieści w tą dziurkę, ale spróbujemy. Może ja bym przecięła to na pół szpachelką. Może by mi się udało. Co myślicie? Czy to jest tak zbite? A nie, da się. Dobra. Jeszcze trochę. No widzicie co, tak się jeszcze nie bawiłam, nie? No, tam jest dziura, tak o konkretno. Także już mi tu się nie będą panoszyć po szafce dziecka. Otwórzę teraz po tej trutce tu, żeby tu mi się nic nie rozniosło nigdzie. Super, teraz myjemy podłogę, umyjemy. Na razie przecieram, żeby ten domestos tu se osiadł, a potem przed zakończeniem całej operacji antymysz będę obmywać ciepłą wrzącą wręcz wodą, na najlepiej wrzątką, to jest linoleum, gumolit po prostu, więc temu się nic nie stanie, a ja będę miała pewność, że wszystkie zarazki i bakterie stąd sobie poszły. Dobra, tam sobie położymy i bierzemy się za zapychanie dziury. Widzicie Państwo tą dziurkę tu? Tędy se wchodziły. Już se nie będę wchodzić. Wiem, że niektórzy ludzie powiedzą, że to mi nie pomoże. Ale wpadłam na taki pomysł, więc to robię. Wypcham to, to zamknę. Nie będę mi tędy przechodzić. Ja sobie tu to będę osuszać jeszcze suszarką dodatkowo, żeby mi to szybciej zastygło. Żeby mi się tu nic nie... Jak to zaschnie, to sobie to wtedy obrobię. A że się boję mysz, to to musi być już zapchane. Ja nie będę czekać na to, aż mi, wiecie, przyjdą i nastukają. Tu wszystko zapchać, żeby nie miały jak którędy wejść. No, nawaliłam tego bardzo dużo. Dzisiaj wszystko powyciągałam, musiałam wszystko powyciągać, ale tą deskę do prasowania i tak nie korzystałam to z właścicieli, więc zaniosę ją na strych. Właścicieli domu. I tak, jak mi ta szpachla wyschnie, to wtedy ją będę sobie tam się z nią bawić, żeby to ładnie wyglądało. A na razie musi tak być, musi wyschnąć, musi to być zabezpieczone. Ja się teraz zastanawiam, co ja tu włożę. Jak tu zrobić, żeby to było w miarę funkcjonalnie. Na razie wiadomo, na razie to będzie musiało być zabezpieczone, zamknięte. Mimo, że te zabawki tu położę, nie wiem, zastanawiam się właśnie. Teraz coś wymyślę. Dobra, wiecie co, przy okazji tego odmyszowywania, jak widzicie, piękny porządek w pokoju tu panuje. Poświęcam cały dzień dzisiaj na ten pokój. Będzie rotacja zabawek kompletna. Wszystkiego się pozbędę z tego pokoju, co jest za małe, bo trzymałam, bo jak jakieś małe dzieci przyjdą do nas i nie, bo to mi robi po prostu totalny syf w pokoju u Ari. Pokażę wam, co zrobiłam z tym powietrznym boiler roomem, z tym dodatkową szafą. Jeszcze tam chyba w tym rogu włożę jej puzzle, tak żeby mogła se otworzyć, ale dopiero jak wyjdąc stąd trucizny, trutki. Na razie tu powkładam i będzie mnie musiała prosić
o zgodę, albo żeby, no nie o zgodę, żeby ona za to mogła zajrzeć, tylko osobę dorosłą o to, żeby jej coś wyciągła stąd. Żeby to było bezpieczne dla niej przede wszystkim i dla naszych zwierząt, żeby to nam żadne nie wleciało w tym czasie. Także tam włożę jej chyba jeszcze puzzle. No, ale pokażę wam co i jak. Także już w ostatnim filmiku wam chyba pokazywałam, że tu było pełno książek. Że tak, tu są rzeczy takie, które od czasu do czasu ona chce, tak? To są same pudełka z tych lalek z Monster High. Ona lubi czasami zachować akcesoria od nich i takie rzeczy. Tu jest dodatek do Ferbiego. Tu jest ten gar, co się gotuje i ten misiu wyskakuje spod spodu. To jest taka niby magia. Tam są, i tata przyjeżdża za miesiąc, więc tam schowałam, jak to się mówi, te bokserskie. Rękawice bokserskie, o tak. I takie te, bo to Paula miała rękawice bokserskie i takie oporniki, więc to tam włożyłam, jak ojciec przyjedzie od Arii, będą się mogli bawić. Tu jest jej pianinko, też jej będę mogła wyciągać. Tu są książki, poukładane fajnie, że ją mniej więcej wiem co i jak, bo wydaje mi się, że muszę z tatą moim porozmawiać, że tu by się dało zamontować jeszcze ze dwie półki, tylko musiałabym się upewnić, że one by były zamontowane o tą część, bo to jest tylko dykta. Albo tu przymocowane do tej części. Więc będę musiała o tym z moim tatą porozmawiać. Ale to tak wygląda, to jest moja lampka do maszyn. Do lampka do roślin. Tu są, to jest jedno puste pudełko, to jeszcze się zastanowię co włożę. Tam są wszystkie rysunki od Arii, pamiątki, tu też od Arii. I tutaj mamy najczęściej się, książki, po które najczęściej sięgamy. To też ostatnio, to jest nasza nowa seria, która też jej się spodobała, bo Aria już jest większą dziewczynką, także zaczyna się już. Tu są wszystkie książki, które są 3D, które wyskakują obrazki z nich i te dwie też. Tutaj mamy naszą najulubieńszą serię, czyli Uczucia Gucia. To jest naprawdę świetna książka, świetna seria, która naprawdę uczy dzieci o tym, jak się można czuć i co z tym robić. I też uczy troszeczkę medytacji. A tutaj są takie, wiecie, bajeczki, opowiadanki, takie wesołe dla dzieci, które lubią. Tu jest jej czajniczek i dwie filiżanki, że jak jej koleżanka przyjdzie, to mogą mieć tea party, taką, wiecie, taki mały piknik albo taką, no herbatkę po prostu, pewnie sok albo wodę. Tam są moje ekstra doniczki, dodatki do kwiatów, mata do jogi moja. I mata do akupunktury. Tam jest jeszcze z tyłu. A tutaj są wszystkie rzeczy do takie jak bibuła, kolorowy papier, nożyczki. To są rzeczy, których ona stąd nie wyciągnie. A tam z tyłu jest nasz plecak piknikowy z piknikowym kocem. Że jak z nią gdzieś wyjeżdżam w czasie takich wakacyjnych wypraw naszych, to mogę zabrać taki właśnie plecak. I na razie tak to wygląda. Tu jeszcze mam puste, więc biorę się i tu poukładam te puzzle. O, to nasz Ferdek w swoim królestwie. I patrzcie, widzicie, dopiero co mu posprzątałam, bo chciałam mu tu fajnie, żeby miał. A on już trociny roznosi. Czemu nie upilnie trzymujesz porządku w swoim pokoju, Ferdynandzie? Widzicie, jak się leni, takie mu zostają. O. To jest królestwo Ferdynanda. Ferdek ma 6 miesięcy. Jest już z nami od lutego. Nie, Ferdziu? No. Co, miziać czy nie miziać? Tu? Tu? No tak. Ktoś tu lubi się miziać. Kupiłam mu domek, bo potrzebował się chować, ale do domku nie chciał wchodzić, więc go odwróciłam do góry nogami i się nim bawi, i go obgryza, i się w nim chowa, także najwidoczniej tak mu pasuje. To jest ulubiona, przepraszam Ferdziu, ulubiona zabawka Ferdynanda. Nie, Ferdziu? O,
czasami lubi się nie... O, przepraszam, nie chciałam. Cię wystraszyłam. I kolejna jego ulubiona zabawka, czyli rolka od papieru jakiegokolwiek. Od czasu do czasu wrzucam mu tam przekąski, wypycham sianem i... Słodziak jesteś. I tak się bawi, o, o. Tak? Chciałeś się bawić? Serdziu, jeszcze miziać. No dobrze, to będziemy miziać, no. Będziemy miziać. Pokaż jeszcze twoje zabawki, jakie tu masz. Twoja piłeczka. Nie? Miziać, myśka. Dobra, ostatnio mu kupiłam taką... Taką piłeczkę właśnie podobną do tej, co przed chwilą, tej pomarańczowej. Tylko, że to było z drewna owocowego, z drzewa owocowego. I tam w środku były suche jabłuszka. To w ciągu dnia zjadł, nie? Także muszę mu kupić i w taką nagrodę. Ale się chciałem przytulać i miziać, o Jezu. Dobrze, to się przytulamy. Mu wszystko tu umyłam. Wyszorowałam. I jedno, nad czym muszę pomyśleć, bo wiem, że lepiej, żeby miał to wodę w miseczce. No ale tutaj, jak mu włożę tą wodę, to to jest taka cholera, że to on to wyleje. Nawet jakby mu ciężką miskę, bo tej już nie wywala, bo jest ciężka na jedzenie. Mieliśmy taką plastikową, to tamtą wywalał. No ale tą z wodą, to nie dość, żeby mu tu zabrała miejsce, to jeszcze by wylewał tą wodę. A eventually, jak mówią to Irlandczycy, czyli za jakiś czas, jak już się nauczy chodzenia po domku, sobie będzie biegał po domku, więc on w klatce tylko będzie spał i wtedy mu będę mogła tą miseczkę postawić z wodą w Ari pokoju, bo Ari pokój będzie takim jego pokojem w ciągu dnia albo w ciągu nocy. Zobaczymy. Zobaczymy, jak się też będzie zachowywał. Czy będę grzeczny, bo jak nie, to będziemy się bawić w ciągu dnia godzinkę i do klatki. Albo poprosimy tego mojego tatę o taką siatkę, że jak będę w pracy, to mu tu będę rozkładać w pokoju taką dużą, szeroką, żeby sobie mógł pobiegać, pokicać i z powrotem do klatki na noc. Dobra, Ferdziu, ja się muszę brać dalej za robotę. Będziemy się jeszcze wieczorkiem przytulać, co? Moltko. Moltko. To jesteś słodziak. No? Słodziak jesteś. Futerko ma takie welwetowe. I to jest... A, jakby się ktoś... Sorry. To jest w ogóle pozostałość tego pink pasty. Jakby ktoś się pytał, co to jest w ogóle za rasa, to to jest mini Rex. On już niewiele urośnie. No, taki malusak ma być, no. O, taki malusak. Dzisiaj na przekąskę ma sianko. Znaczy trawkę taką. To od koleżanki dostałam. Z Anglii mi to przywiozła. No i siano, nie? Siano mamy z Belly od farmera. Jest fajnym sianem, bo jest fajne, zielone. To... Ona mówi, że to jest naturalne, ale wiecie co? To mi nie wygląda na naturalne, bo to jak wyschnie, to aż takie zielone raczej nie jest z natury. Także zje, co tu ma i już więcej nie będziemy. Denerwuje mnie to, bo mu dopiero posprzątałam, a on już tu na sefiu. Ale to ty będziesz, o Jezus, jak miziać, jak go miziać, nie tylko miziać. Tak? Dobra, Ferduś, wieczorem się będziemy przytulać. Muszę tu dokończyć. Będziemy się wieczorkiem przytulać na kanapie. Okej? Okay? No. Ferdek kicek. A się to rozleni. I wszędzie jest ta jego sierść. Po prostu wszędzie. Sok poproszę. Rewelacyjny. Ale troszkę, no. O, oh, wow, to jest uporne. To macie ten, macie początek kawy i tego. Próbowałem jakie kawę będzie pić? No. O, z paruszkiem. Proszę bardzo.
O, wow, dziękuję bardzo. Ale one fajne są te. Proszę odłożyć. Moja łyżeczka, uważaj. Ale dobry, a dlaczego mi pani zabrała talerzyk? Na czym mam odstawić filiżankę? Dziękuję bardzo. Pijemy soczek. Gdzie jest woda, mama? W Gabi masz w bidonie. Odkręć i wlej. Wlej. No wystarczy. Zobacz, krzywo masz ten. O. Ja wkładę sobie cukier. Turecka herbatka. Dziękuję bardzo. Innego rodzaju pasjami. Na przykład Madzia uczy się teraz czeskiego i hiszpańskiego. Izulcia, toś mamy dzisiaj dzień głaskania. Tu są, zobaczcie, kluczyki, szyszki wczoraj ze spaceru zbierałyśmy z Arią. A Iska ma dzisiaj dzień głaskania. Piękny koteczek. Izzy, tak? Jeszcze miziać. Drapałam, no bo go swędzi. Czy chce, żebyś go miziała? On, no bo tu mu swędziała, ja mu zrobiłam, żeby łapki mu się nie zmęciły. Tak? No. O, nasz stary Dżeruniu. I mój słodziak.